Niech będzie pochwalony jest Chrystus. I teraz w tej chwili będzie miało miejsce jeszcze jedno wydarzenie. Wydarzenie religijne. O charakterze religijnym. No, i na pewno to pisze się na trwałe w historię naszej wioski. Ale o tym to już opowiedzą panie z kółka księcowego Błądzikowa. Od czasu do czasu słychać było głosy, że Błądzikowo nie ma patrona. Tak naprawdę to nikt nie potrafił powiedzieć, czy mieszkańcy jakiegoś patrona czcili bardziej niż jakiegoś świętego niż innych. Stąd zrodził się taki pomysł, a właściwie już podjęłyśmy działanie, aby takiego patrona wybrać. Starsze członkinie Róży Różańcowej z Błądzikowa pomyślały o świętym Franciszku z Asyżu jako patronie naszej wsi. Dlaczego właśnie ten święty? Można by się zastanowić. Wszyscy wiedzą, że święty Franciszek nade wszystko umiłował przyrodę. I my wiemy, że wokół Błądzikowa tej pięknej przyrody na pewno nie brakuje. Od północy mamy piękne widoki na Zatopę Pucką, Półwysep Helski. Od wschodu las się rozciąga i przepiękna, malownicza dolina Błądzikowskiego Potoku. Od południa i zachodu rozpościerają się pola, na których pracowali nasi przodkowie i było to miejsce pracy i życia właściwie zdecydowanej większości mieszkańców. Teraz niestety się to trochę zmieniło. Mniej osób jest zaangażowanych bezpośrednio w pracę na roli, ale wieś pięknieje. Pośrodku wsi mamy piękny staw, nad którym rosną wierzby, a do Błądzikowa latem przelatuje, tutaj niedaleko, rodzina bocianów, więc myślimy, że święty Franciszek będzie zadowolony z takiego otoczenia przyrody. Takim kolejnym powodem jest to, że od 6 lat obok figurki Matki Bożej Różańcowej, przy której się modlimy, co miesiąc ustawiamy małą ikonkę, która przedstawia dwie postaci. Świętego Franciszka z Asyżu i świętą Klarę. Więc od 6 lat w czasie naszych modlitw patrzymy na tego świętego i wiele z nas podjęło modlitwę od tego czasu do świętego Franciszka. No i można się jeszcze pokusić o jeden powód, dla którego święty Franciszek. Wiemy, że Błądzikowo jest wsią, która liczy już ponad kilkaset lat. I na pewno mieszkańcy byli świadkami najazdu szwedzkiego. I prawdopodobnie, właściwie można powiedzieć, że na pewno byli ludźmi wierzącymi i kultywowali tradycje ku czci świętego Franciszka, które zostały nadane dekretem Kazimierza Czartoryskiego w 1663 roku i uczestniczyli w tych uroczystościach. Więc warto mieć takiego patrona, który nas obroni w razie zagrożenia. A teraz o tym najważniejszym powie moja koleżanka. Najważniejszym powodem wybrania jako patrona Błądzikowa osoby świętego Franciszka jest z pewnością on sam. Okazywał ludziom, zwierzętom, roślinom i wszystkim stworzeniom Bożym miłość i radość. Cechowały go ubóstwo, posłuszeństwo, czystość i pokora. Wymienione cnoty powinny nam przyświecać w naszym codziennym życiu. Jest patronem zakonników, ekologów, patronem pokoju, robotników, niewidomych, ubogich, więźniów, kupców, zwierząt, harcerzy, ornitologów, hodowców ptactwa domowego i wielu innych. My również pragniemy go mieć za patrona. Prosimy więc księże prałacie o dokonanie poświęcenia figurki świętego Franciszka, kapliczki i obrazu. Gratuluję pomysłu i gratuluję realizacji tego pomysłu. My żyjemy w takich czasach, gdzie czasami kapliczki, które już istnieją, bywają zaniedbane, bo nie ma człowieka, który by się nimi zajmował. A tu w Błądzikowie na odwrót powstaje nowa kapliczka. I to jeszcze na placu wiejskim,
gdzie zgoda musi być wszystkich, bo jak ktoś sobie w ogródku postawi, no to sam siebie tylko zapytać może i nikomu nic do tego. A wyście się tu zgodzili razem, że na Placu Wiejskim ten święty Franciszek stanie, o was dobrze świadczy. Więc gratulacje dla was i wierzę, że jeśli z taką ufnością chcecie się powierzyć jego orędownictwu, to i wyprosicie za jego stawiennictwem potrzebne łaski, a że jest to mocny orędownik, to doświadczyliśmy w tych okolicach, co było już wspomniane, w czasie potopu szwedzkiego i pewnie nie tylko w czasie potopu. Trzeba powiedzieć, że na terenie północnych Kaszub, pewnie za sprawą tamtego wydarzenia, na pewno nie ma parafii, gdzie by nie było albo kapliczki świętego Franciszka, albo jego figury nie było w kościele. Popatrzcie, w starych kościołach, co innego te nowo powstałe, ale w starych kościołach wszędzie jest figura świętego Franciszka, bo on był właśnie czczony po tych wydarzeniach związanych z potopem. Dziś chcę poświęcić figurę, kapliczkę, obraz, który chcecie powiesić w waszej sali i chcę oddać waszą wieś pod opiekę tego świętego. Zanim więc rozpocznie się msza święta, dokonam więc poświęcenia i powierzenia miejscowości opiece tego świętego. Będzie błogosławione. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię w świętych Twoich. Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Przez naśladowanie ich cnót oczekujemy dziedzictwa Twojej chwały. Pobłogosław tę figurę, ten obraz, tę kaplicę, wiejską świętego Franciszka z Asyżu. Spraw, abyśmy spoglądając na nią, nie tylko wzywali wstawiennictwa świętego ojca Franciszka, ale także go naśladowali. Użycz nam, Panie, za pośrednictwem świętego Franciszka pomocy i obrony. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Święty Franciszku, wzorem naszych ojców z ufnością stajemy przy Twoim wizerunku. W sytuacji zagrożenia wiary i wolności okazałeś się skutecznym orędownikiem. Gdy po latach w kościele parafialnym wznowiono Twój kult i my pragniemy przyzywać Twojego orędownictwa. Dziś obieramy Ciebie na patrona naszej wioski, naszych rodzin. Osłaniaj naszą wieś i parafię płaszczem swej opieki. Napełniaj nas szacunkiem i troską o naszą małą ojczyznę, a nade wszystko żarliwością o Bożą chwałę. Naucz odkrywać dobroć Boga nawet w trudnej codzienności i promieniować nią na każdy dzień. Bądź naszym wspomożycielem w życiu i przy śmierci. Amen. Pomódlmy się wszyscy tą modlitwą, którą wy już się modlicie i powierzacie się. Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Franciszku, patronie nasz, Święty Franciszku, patronie nasz, módl się za nami. Święty Franciszku, patronie nasz, Święty Franciszku, patronie nasz, módl się. Módl
módl się za nami. Święty Franciszku, patronie nasz, Święty Franciszku, patronie nasz, módl się za nami. Chciałabym w imieniu własnym i członkiem z kółka różańcowego serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom za złożone ofiary, dzięki którym mogliśmy wybudować kapliczkę świętego Franciszka. W sposób szczególny pragniemy podziękować głównym wykonawcom kapliczki, Januszowi Rekowskiemu za wykonanie kopuły, Rafałowi Mudla za wykonanie postumentu i Państwu Latach za ufundowanie kostki na podłoże. Serdecznie zapraszam po mszy księdza prałata, organistę, zaproszonych gości, członków Rady Sołeckiej, członkinie Kółka Różańcowego na poczęstunek do Wiejskiego Klubu Kultury. Bóg zapłać. Usta dziś wyrzekły me imię, twoją barkę pozostawiam na brzegu. Słuchajcie, nie uchodźcie się, chodźcie, robimy to pamiątkowe zdjęcie, panie Baba, wszystkich.